Marta Manowska w ogniu krytyki. Poszło o ślub Ady i Michała z Rolnika. Nie milkną echa ślubu Ady i Michała z Rolnik szuka żony. Uczestnicy randkowego programu TVP zaprosili na uroczystość Martę Manowską. Powody jej nieobecności na ceremonii rozwścieczyły fanów prezenterki. Marta Manowska przygotowuje się do pracy na Planie 10, edycji show Rolnik szuka żony. Na przestrzeni lat twórcom randkowego programu TVP udało się połączyć w pary wielu uczestników reality show. Jeszcze niedawno uwielbiana przez widzów prowadząca opowiadała, że w najbliższym czasie pojawi się aż na 4 ślubach. Ostatnio pokazała też zdjęcia z uroczystości Marty i Pawła. Niestety później wyszło na jaw, że zdecydowała się odrzucić zaproszenie na kolejne wesele. Manowska nie pojawiła się na ślubie Ady i Michała. Panna młoda zdążyła już skomentować zachowanie prezenterki. Teraz swoją dezaprobatę wyrazili także widzowie Rolnik szuka żony. Rolnik szuka żony. Marta Manowska skrytykowana. Dlaczego nie przyszła na ślub Ady i Michała? Marta Manowska na przestrzeni lat zdobyła ogromną sympatię widzów. Prowadząca Rolnik szuka żony świetnie odnalazła się także na planie Sanatorium Miłości. Tym razem niestety podpadła fanom programu w telewizji polskiej. Wszystko przez jej nieobecność na ślubie Ady i Michała. Zakochani poznali się podczas kręcenia 9. sezonu randkowego show. Wkrótce ogłosili, że biorą ślub na Podlasiu i wysłali zaproszenie do Marty Manowskiej. Była przez nas zaproszona, ale przeprosiła nas i napisała, że jej nie będzie, zdradziła uczestniczka Rolnika na Instagramie. Nikt nie może odmówić prezenterce zaangażowania w relacje z uczestnikami reality show. Oczywiście miała prawo odpuścić sobie obecność na jednej z ceremonii. Niestety fani gwiazdy TVP nie byli zadowoleni, gdy odkryli, co w tym samym czasie robiła Manowska. Na Instagramie prowadzącej pojawiło się zdjęcie z Nadbałtyku. Internauci wysnuli teorię, że gwiazda wolała bawić się na plaży niż uczestniczyć w ślubie Ady i Michała. Zachowanie Manowskiej zostało ostro skrytykowane. Niestety pani Marto, jesteśmy panią bardzo zawiedzeni, bo jak można zlekceważyć tak ważną imprezę i przede wszystkim jej uczestników. Bardzo nieładnie z pani strony, że nie uczestniczyła pani w tak ważnym dla telewizji wydarzeniu, napisała jedna z obserwatorek prezenterki. Na szczęście w sekcji komentarzy nie zabrakło też wypowiedzi, w których internauci bronili ulubionej gwiazdy. Czy każdy ślub par z programu był przez panią Martę relacjonowany? Od tego jest produkcja programu, z tego, co było widać, ktoś tam jednak był i nie ma co krytykować, czy wbijać przysłowiową szpilę, skwitowała internautka.